Od 12 marca bieżącego roku wystąpiły utrudnienia w ruchu drogowym w związku z realizacją budowy węzła Kwiatowa w Wejherowie. Zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu poprzez zamknięcie ulicy Spacerowej na odcinku od ulicy Kwiatowej do ulicy Zachodniej. Taka organizacja będzie trwała około 4-6 tygodni. Strefa robót oznakowana będzie znakami ostrzegawczymi. Bezpośrednia strefa robót zostanie wygrodzona urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykorzystanie tablic kierujących i tablic prowadzących. Z uwagi na prowadzone prace ulica Zachodnia będzie ulicą ślepą z dojazdem do ulicy Transportowej. Ulica Kwiatowa na odcinku od drogi krajowej nr 6 przez przejazd kolejowy do ulicy Dworcowej będzie jednokierunkową. 12 marca minęła 73. rocznica wyzwolenia Wejherowa spod okupacji hitlerowskiej. Z tej okazji przy pomniku żołnierzy 1. Brygady Pancernej Wojska Polskiego, grobach żołnierzy polskich i kwaterze sztutowiaków złożono kwiaty. Na uroczystości obecne były władze Wejherowa, przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz, przewodniczący Rady Kopatanckiej i osób represjonowanych Stanisław Harasiuk, przedstawiciele środowisk byłych żołnierzy zawodowych oraz żołnierze wejherowskiej jednostki marynarki wojennej. Chciałabym zaprosić osoby dorosłe, które na co dzień zajmują się obróbką drewna, rzeźbiarzy, stolarzy, do wzięcia udziału w warsztatach Bazuna Dźwięki Kaszubskiej Tradycji, które będą odbywać się w Filharmonii Kaszubskiej od 17 marca do 9 czerwca. Warsztaty odbywają się i są współfinansowane w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca Szkoła Mistrzów Budowy Instrumentów Ludowych. Szczegółowe informacje na temat warsztatów są zamieszczone na stronie Wejherowskiego Centrum Kultury.